Witajcie, dzisiaj będzie o Iwagumi. To konkretne Iwagumi zbudował Marcin Jurek. Mnie niestety nie było przy powstawaniu Hardscape'u. No wiecie, w tygodniu niestety trzeba pracować, a ja mam czas nagrywać filmy tylko w weekend pod warunkiem, że mam jeszcze sobotę wolną. Na szczęście tu mam sobotę wolną, więc jestem przy sadzeniu roślin. A to jak zostało zbudowane, no to wam opowiem, bo wszystkiego się dowiedziałem od Marcina. Także zapraszam serdecznie na film. Prezentowane produkty dostępne w Czmielu. Linki w opisie filmu. No to lecimy najpierw ze sprzętem. Słuchajcie, więcej sprzętu niż talentu. Chodzi oczywiście o mnie, bo Marcin Jurek jak najbardziej talent ma. Tutaj polecimy naprawdę na bogato. Ja się tak zastanawiałem, że chyba już bardziej na bogato się nie da. Sprzęt z najwyższej półki i dla tych, co mają słabe serce, i to niech już wyłączą, bo tu będziemy naprawdę tusto lecieć. A dlaczego tusto? No to słuchajcie, mamy na początek gotowy zestaw akwarystyczny Oaze. Skyper Line 90. Akwarium jest o wymiarach 90 cm na 45 cm na 45 cm, co nam daje pojemność 180 litrów, grubość szyb 8 mm szyby oczywiście full opti -wide. i tak dziwnie klejone, bo pod kątem 45 stopni dzięki temu tego silikonu naprawdę nie widać i jest to minimalistyczne. Dobra, mamy akwarium to oświetlenie. A oświetlenie to Skylight Hyper Spot wersja M o mocy 72 W, co nam daje 6750 lumenów. Temperatura barwowa regulowana od 6500 do 9000 kelwinów. Jak ktoś lubi ciepłe zostawia sobie 6500, jak ktoś lubi mrożonki tak jak ja to sobie zostawia 8000 kelwinów. Kolejna rzecz, szafka. Szafka jest, słuchajcie, wykonana naprawdę solidnie. Ma fajne bajery, wyjeżdżane półki. Ma impregnowana jest ta, to nie wiem, czy to jest płyta biurowa, sklejka biurowa, nie wiem, jak się to nazywa. Zawsze mnie ktoś w komentarzach e, uprzejmy poprawi, bo pracuje akurat w meblarstwie i się na tym zna. W każdym bądź razie szafka jest wodoodporna i przystosowana pod filtrację. A filtracja, no to jak zestaw oazę, no to musi być oazę i mamy tutaj. Oazę Biomaster Termo 850, deklarowany przepływ 1550 litrów na godzinę, moc filtra 32W, grzałka wbudowana 400W. No, i z moim ulubionym prefiltrem. Tak, tak, Zenon, są lepsze filtry, dobrze, może są, ale nie macie racji. Najlepszy jest ten prefiltr, trochę, nie, no żartuję, wydurniam się. Ja po prostu lubię te filtry. I co my mamy w tym filtrze? Słuchajcie, mamy tu całą mas masę tych koszy i zostawiamy tak fabryczną gąbkę, tą niebieską, jedną na spód. Ona ma tam gradację 45 PPI. A wszystkie kosze pozostałe, poza tym takim najmniejszym u góry, wypełniamy Sichem Matrix. Medium filtracyjne, nie ceramika, to taka w formie kruszywa. Bardzo wydajna. Oczywiście powierzchnia filtracyjna 60 tysięcy hektarów z jednego centymetra kwadratowego. Nie no, śmieję się. Bardzo dobra ceramika, dlatego tej ceramiki użyjemy. Głównie to będzie filtracja, jak widzicie, biologiczna. No bo 90% filtra wypełniamy ceramiką, która jest poza gąbką, nad gąbką. I potem jeszcze ta taka gąbka luźna. Ona ma chyba z 30 ppi, taka pomarańczowa. No i tyle. A no i oczywiście dajemy jeszcze saszetkę, czy nawet dwie, całego purigenu. Taki absorber na różne cuda. Między innymi producent się chwali, że absorbuje głównie NO3. Ok, dobra, mamy to, to lecimy dalej. No to jeszcze co w szafce? Jak widzicie, jest tu cała linia preparatów Sichema. Uzdatniacze do wody, nawozy, oczyszczacze, bakterie, no wszystko w sięko Zestaw będzie nawożony dwutlenkiem węgla, mamy butlę wysokociśnieniową, którą będzie sterował komputer akwarystyczny Intaco, który ma sondę pH, ma oczywiście termometr, ma też pompy dwie dozujące. Jak widać, już filtr jest zainstalowany na tej płeczce wysuwanej, żeby można było ten wielki prefiltr wyciągnąć. I zobaczcie, że na bocznej ściance, ściance, na froncie szafki są magnesy i możemy sobie w elegancki sposób ułożyć nasze narzędzia. No to lecimy. Słuchajcie, tu poszło na ten hardscape około 40 kg skał scenery Stone. One są podniesione. Nie przy pomocy podłoża, a wyobraźcie sobie, że przy pomocy zwykłych, nowych cegieł prosto z Peweksu. Tutaj Marcin Jurek właśnie budował ten harcegieł. Jak mnie nie było, udostępnił mi zdjęcia, ale miał pomocnika, aga mała mu pomagała. Wiecie, samemu to można telewizor pooglądać, a akwarium to najlepiej wspólnie ze znajomymi, z przyjaciółmi większy fan. No ale dobra, słuchajcie, tu jest podłoże od Schichemowskie. Black. black. Sand, czyli czarny piasek i podłoże na bazie glinki. Ja dokładnie nie wiem, co to jest za podłoże, ale jak sobie wejdziecie w opis filmu, tam będzie link, będziecie sobie mogli wszystko poczytać o tym podłożu. Ja go osobiście nigdy nie stosowałem. W pierwszej chwili myślałem, że to jest w ogóle sam piach, bo tak wygląda. Wygląda bardzo ciekawie. Przed sadzeniem roślin zwilżamy bardzo mocno podłożę. W sumie to je tak zwilżamy, że aż jest na równi, na równi, jak ono się kończy, tak? Czyli także tutaj na grubość 2-3 cm. Marcin po prostu lubi sadzić rośliny w takim błotku. A jakie mamy rośliny? Metr kwadratowy Eleocharis parvula mini. Schodowli in vitro. I teraz wyobraźcie sobie, że te wszystkie kubeczki Trzeba otworzyć to ładnie, proporcjować i tu znowu samemu to nie robota, więc pomocnik zawsze się przyda. No, i tak jak mówiłem wcześniej, Marcin lubi sadzić w takim błotku. Ja generalnie nigdy nie sadziłem, ale zobaczcie, że on to robi jednym ruchem pewnym, wkłada i już jest. No, i tak a propos sadzenia, a propos roślin, ja bardzo lubię tą roślinkę. Ona mi bardziej przypada do gustu niż na przykład Monte Carlo, gdzie teoria głosi, że Monte Carlo jest rośliną prostszą, że jest to najprostszy trawnik, ale powiem Wam, że dużo łatwiej, przynajmniej u mnie i mi hoduje się ten trawnik. On jest bardzo fajny, niestety nie mogę go teraz mieć, bo mam kiryski, a wiecie co kiryski 7 cm robią z takim trawnikiem. No wykopują go cały i potem ta największa kirysiara lata przy, przyozdobiona jak choinka, słuchajcie, tym, jak to się nazywa, lampkami, no, ciągnie za sobą, wyrywa. Także i nie do kirysków, nie do kirysków. Jeżeli chcecie trawnik, no to niestety bez rybek kopiących, żadnych tam pielęgnic, bo wam go wykopią. I zobaczcie, jak Marcin sadzi. Sadzi w tak zwaną szachownicę. Pierwszy rząd sadzi tak około centymetra od szyby, żeby nie było widać korzonków. Oczywiście, jak się roślinka rozrośnie, to te białe korzonki będzie widać przez tą szy przednią szybę, ale jak już sadzimy na początek, no to robimy to tak centymetr od przedniej szyby. I drugi rządek przesunięty o jeden, tak zwana... Szachownica, no i tego jest, słuchajcie, no tak około metra kwadratowego, znaczy, no może nie, podłoże jest 90 na 45, no prawie metr kwadratowy, no pół metra trawnika i weź to wszystko posadź, więc ja tutaj to, zobaczcie jaki Marcin jest szybki, nie, jak robot w fabryce, nie, to jest po prostu przyspieszone 400%, bo byśmy normalnie padli, jakbyśmy oglądali to na żywo, tu cały czas dostawy, dostawy nowych roślin, przy okazji, żeśmy jeszcze czytali instrukcję od szafki. Proszę, wjeżdża kolejna pizza. Pizza à la wege. To teraz takie modne, nie? Nikt mięska nie je. A szkoda, mięsko jest dobre. E, Okej, okay, dobra. Zobaczcie, jak tutaj te skały są zrobione, bo się trochę od tematu odszedłem. Skały są obsypane, są te duże skały. Drobniejszymi tymi scenerami pokruszonymi, i to wszystko jest sklejone w całość. Bo ja tak właśnie mówię do Marcina, kurczę, no, tak, żeś się tu napracował, są takie szczegóły, to ci ten trawnik, i tak to wszystko zarośnie i nic nie będzie z tego widać. A on, nie, 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 to jest wszystko poklejone, tam się rośliny nie dostaną. No i nalewanie wody ostrożnie przez watę. Tu będzie woda. RO, bo jednak scenery 40 kg to tak myślę, lekko 2-3 stopnie co tydzień będą Wam twardość podnosić, więc tu woda RO, mineralizacja i częste badanie wody. No i wyciągamy watę, i tak z kolejna porcja, i kolejne dolewanie. Dlaczego? No, żeby nam to po prostu się nie wyfrunęło z tego podłoża, więc delikatnie nie przez moją turbopompkę, tylko wszystko ręczna robota. I kolejne, kolejne za nami. Tutaj jeszcze z lewej strony górka. Widzicie, że wodo, on goni te rośliny wodą, tak podlewa sobie, a potem sadzi. No i znowu i tak 40 tysięcy razy 40. <grym> no, minus 40 skał, to wyjdzie tu gdzieś ze 120 litrów wody netto. Mamy wloty wyloty stalowe od nateka. Bardzo przyjemne, przynajmniej się nie stłuką i nie trzeba ich czyścić, bo nie widać, że są brudne. Dodajemy do tej wody prima, uzdatniarz do wody. No jeżeli to woda aero, to akurat nie, nie ma takiej potrzeby, ale on też usuwa metale ciężkie i różne innego rodzaju syfy. Bardzo wydajny produkt, jedna nakrętka na całe akwarium. Oczywiście, żeby przyspieszyć cykl azotowy, żeby się zamknął bakterie na start sichem stability też bardzo wydaje, zobaczcie, jaki baniak, a tylko jedna mała nakrętka, i na koniec, no bo jest to sklep, clarity, żeby nam tutaj wyklarowało wodę, że jak ludzie chodzą, żeby od razu było wow no W domu spokojnie możecie poczekać, woda Wam się wyklaruje. Dam dwa dni i będzie, będzie błysk. Ale w sklep rządzi się, słuchajcie, własnymi prawami. No i tada! Akwarium dojrzało. Stado krewetek amano już lata. Trawnik się przyjął, co dwa chodzi. No i nie mogło zabraknąć turbo gadżetu. Czyli podświetlenia tylnego. Jakżeście przegapili film, to wyjeżdża Wam to cudo z prawej strony. Bo jednak można tu, ja nie wspomniałem na, na filmie o nim, możecie sobie ustawić na przykład zachód słońca, że dół wam się robi czerwony, a, a góra żółtawa, żu, to zgodnie z harmonogramem, potem wam się robi niebieska noc. No co tylko sobie zapragniecie? Oczywiście jest to gadżet, nie ułatwia to hodowli ani prowadzenia akwarium, więc jak komuś gadżetów nie lubi, to niech tego nie instaluje. Tutaj, słuchajcie, będzie pływać stado bystrzyków Amandy. Mała, drobna, ławicowa rybka, bo jednak to jest iwa gumia, tu pierwsze skrzypce grają skały, a rośliny i ryby to już tylko dodatek. Tu chodzi właśnie o ten hardscape i o te skały. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Jeżeli macie jakieś pytania jak powstawał ten hardscape, to śmiało zapraszam do sekcji komentarzy. Tam na pewno Marcin Jurek będzie odpowiadał na Wasze wszystkie pytania, bo ja po prostu mogę na część tych pytań nie znać odpowiedzi. Także jeszcze raz tyle na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Cześć. I tu na koniec jeszcze wesoła ekipa. Na razie. Pa! Prezentowane produkty dostępne w czmielu. Linki w opisie filmu.